500+ w 2019 roku ulegnie kilku istotnym zmianom. Warto być na bieżąco, w tym roku program rządowy zostanie zmodyfikowany w istotny sposób. Czy tysiące rodzin straci świadczenie przez wzrost płacy minimalnej? Jeśli chodzi o 500+ w 2019 roku, to jedno jest pewne: program socjalny rządu PiS jest kontynuowany na starych zasadach. Rodzicom lub opiekunom wychowującym na co dzień niepełnoletnie dzieci przysługuje rządowe świadczenie. Nieco inaczej wyglądają zasady przyznawania wsparcia przy pierwszym lub jedynym dziecku w rodzinie. +500 w 2019. Rząd zadeklarował, że w obecnym roku państwo będzie uwzględniało dochody rodziców z roku poprzedniego. Sytuacja związana jest ze wzrostem pensji minimalnej, która od 1 stycznia 2019 roku przekracza 1600 zł na rękę. W kontekście świadczeń na pierwsze dziecko rodzice z minimalną krajową, zwłaszcza samotnie wychowujący dziecko lub w modelu 2+2, straciliby wsparcie na pierwszą pociechę. Zmiany w 500+ w 2019. Od jesieni ubiegłego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej było oblegane pytaniami o wzrost minimalnych wynagrodzeń, który przełoży się na utratę świadczeń przez nawet milion Polaków. Apel dotarł do resortu, który zaznaczył, że przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie będą liczone wynagrodzenia z 2017 roku. +500 w 2019 na pierwsze dziecko. Najwięcej dyskusji program Rodzina 500+ wzbudza w kontekście świadczeń na pierwsze dziecko. Ustawa rządowa w dzisiaj obowiązującym brzmieniu zakłada, że wsparcie otrzymają rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł na członka rodziny, przy niepełnosprawnych dzieciach próg wynosi 1200 zł. Wspomniane progi nie uległy zmianie z początkiem 2019 roku, ale 500+ w 2018 i 2019 kryterium dochodowe. Resort Rodziny i Polityki Społecznej słowami minister Elżbiety Rafalskiej zapewnia, że w tym roku będzie zmieniona wysokość progów dochodowych. Sprawa nabiera znaczenia w kontekście istotnego wzrostu płacy minimalnej. W momencie uruchamiania programu było to 1850 zł brutto, PSZP. RED. Jeszcze kilka lat temu rodziny żyjące z ustawowego minimum bez problemu łapały się na widełki w 500+. Dziś tysiące rodzin mogą wypaść z programu. 500+ 2019 zmiany. Konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego, to się wydaje nieuniknione w 2019 roku. To musi być uzgodnione. Moim zdaniem propozycję poznacie państwo nie później niż pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. Powiedziała minister Rafalska Polskiej Agencji Prasowej. W tym roku program 500+ pochłonie Skarb Państwa. Okej. W
22 miliardy złotych. O blisko 2,5 miliarda złotych mniej niż przed rokiem. Tym samym potwierdziła, że zmiany są nieuniknione, a dociekania o przyszłość rodzin, które mogą stracić świadczenie zasadne. Plus w 2018-2019. Wspomniane zmiany progów oznaczają, że kluczowa dla tysięcy polskich rodzin zmiana nastąpi do końca marca tego roku. Zaznaczmy, że przez cały ten rok podstawą do obliczenia dochodów będzie taka jak w 2018 roku. Państwo interesują wpływy do rodzimych budżetów z 2017 roku. Rok przy drugim i kolejnych dzieciach nie ma znaczenia kryterium dochodowe. By uzyskiwać 500+, należy jednak złożyć w sprawie istotne dokumenty. Szczegółowe informacje podaje MPIPS oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej, rodzinie.